Wygoda podczas zasiadki, zwłaszcza długiej zasiadki, jest niezwykle istotną rzeczą. Przekonali się o tym wszyscy, którzy siedzieli po kilka czy kilkanaście dni w jednym miejscu. Oczywiście, jeżeli są możliwości transportowe, jeżeli można dojechać samochodem na stanowisko, wtedy więcej rzeczy można ze sobą zabrać. I między innymi taki wygodny fotel. To jest nowy fotel firmy Elektrostatyk, polskiej firmy oczywiście, jak wszyscy wiedzą. Niesłychanie wygodny, usprawniony w stosunku do tego, co Elektrostatyk robił do tej pory. Siedzi się na nim bardzo, bardzo wygodnie i przyjemnie. Jak widać, oparcia są pokryte neoprenem, więc zupełnie to coś innego niż goły metal, bo jest to po prostu ciepłe. Poza tym ten fotel może również służyć jako leżanka, jeżeli sobie siedzimy i nam się oko zacznie trenować. Wtedy oczywiście możemy odkręcić głowice regulujące kąt oparcia, bo kąt oparcia można regulować w różnych pozycjach. Można to dać właściwie na sam dół i wówczas dobranoc. Bądźmy pewni, że ten fotel nam się nie wywróci. On ma taką konstrukcję, w odróżnieniu do tych, które pewnych elementów konstrukcyjnych tutaj nie mają, które po prostu mają to do siebie, że już znajdujemy się w wodzie. Można się na tym fotelu przespać. Kolejna bardzo ważna rzecz to wzmocnienia, które tutaj zostały zastosowane. Zwłaszcza dla takich wędkarzy, którzy nie zdążyli zrzucić wagi przed sezonem, po zimie, a to bywa dość często. Te wzmocnienia, więc rama z podwójnych rur zrobiona, to jest rzecz bardzo istotna. Często spotykałem się z fotelami, które po jednym sezonie były już powyginane, ramy, które nie spełniały swojego zadania. W tym przypadku kłopotów nie będzie, to jest fotel na długie lata, oczywiście przy odpowiednim użytkowaniu, bo ze wszystkim trzeba zachować umiar. Jak już mówiłem, bardzo wygodny, oparcie na głowę polarowe, miękkie, przyjemne. To jest rzecz, którą przy możliwościach transportowych, powtarzam raz jeszcze, ze sobą warto zabierać. Szybko się składa, błyskawicznie. Oczywiście regulacja wysokości nóg, co jest absolutnym standardem. O! Jadę na karpie.